Jak widzicie, część mamy pizzy ze szpinakiem, bo dzieci nie bardzo tak jeszcze przepadają. Jeszcze go wyciągają, ale może kiedyś się nauczą. Ale posyp, tak. Już kończymy, zaraz pójdzie na grilla pizza. Uwielbiam, słuchajcie, pizzę z grilla, bo ona smakuje jakby była w takim piecu włoskim. My też bardzo często robimy, że sam spód tylko grzejemy i wtedy na to świeże składniki. Ale dzieciaki lubią taką typowo amerykańską pizzę, więc musimy też trochę tak robić, jak oni chcą. I zaraz Wam pokażę, co jeszcze będziemy kłaść na grilla. To mi spadło, jak obcinałem. O nie! Ale nic mu się nie stało. Nie. Ojejku, jak jesteś piękny. Bo on tu mieszka. U nas. To już jest chyba dziecko tego, co kiedyś było, bo on był większy. Orio. A jak ucieka. Ucieka do tacy. Schował się. No co, Orio, nie chcę się z tobą bawić. Chłopaki przycinają palmy przy okazji, bo jutro mamy dzień śmieciarza i też zabierają właśnie nam takie, o zobaczcie, takie resztki palm. I niestety, ale te palmy, powiem wam, że są tak śmieciowe, one tak dużo gubią. O, i takie owoce mają i to wszystko, wiecie, też leci tutaj do sąsiadów, więc nie chcemy, żeby... No, więc tutaj przycinamy. A ja, słuchajcie, chyba jutro zabiorę się za... No niestety, ale porządki tutaj z jaśminem, bo zobaczcie, co tu się dzieje, już wam mówiłam. I wymyśliłam sobie jeszcze parę fajnych, nowych rzeczy. Tutaj będę coś wymyśleć koło palmy, już mam plan, mam taki projekt sobie zrobiłam. Będę też rozsadzać i przesadzać do donic właśnie te rośliny, co wam już mówiłam wcześniej. A tutaj mamy, jak widzicie, agawy, dla których znalazłam nowe miejsce. Tutaj będą inne rośliny, one będą tak fajnie tutaj zasłaniać ten bałagan bambusowy. Tam macie Orio, pilnuje nas. No, a ja szykuję tu powoli stół, bo Kasperek i w ogóle dzieciaki chcą wyjątkowo zjeść tutaj dzisiaj na zewnątrz. Ale tak mnie wkurza, że tutaj mamy ten taras taki nieosłonięty, nie ma tu dachu. Jeszcze teraz ten jaśmin, który jest uschnięty, on cały czas się sypie i to wygląda słabo bardzo. Brudzi to wszystko, więc te, wiecie, meble, one są cały czas na zewnątrz, pada tutaj deszcz na nie, więc to wszystko jest cały czas brudne, to co chwila trzeba sprzątać, jak się tutaj chce cokolwiek zrobić. Zobaczcie, jak się Kacper wczoraj wkręcił i pomalował cały taras, tylko zostawił tutaj miejsce. Dobra, wrzucam pizzę na grilla. Ale będzie pięknie i słuchajcie, teraz tutaj, jak widzicie, mam pozostałość po cudownych zapachach, dyfuzorach od Andjax, od Twinkle Candle. I ja, słuchajcie, je wykorzystuję. Zostawiłam sobie te flakoniki, bo wykorzystuję je sobie właśnie do takich malutkich wazoników tutaj na zewnątrz. Zaraz wam pokażę, co w nie wsadzę. O, i będzie tak uroczo. Sprawdźmy, jak tam pizza. No, już zaraz, słuchajcie, będzie dobra. Te chłopaki przed chwilą nosili tutaj gałęzie razem. Mamo! No to bierz.
scrunchies fell. O, spadło ci. Can you put it back on? Pewnie. Ty też, Wika, pomagałaś tacie, co? Yeah. Jak pizza, dobre, którą sam, sami dobre robiliście? Dobre. Why is there ants on me? I'm so concerned. Dobre, Wikuś? Yes. No, to super. Tylko są bardzo... Mamo, opak! No, mrówki są, no, bo jesteśmy na zewnątrz, no. A tutaj mam, słuchajcie, miks sałat z pomidorkiem koktajlowym, z kozim serem i z octem balsamicznym. I na to będzie krojony stek w takie cieniutkie kawałeczki, bo ten stek to jest inny rodzaj steku, takiego troszeczkę cieńszego, który właśnie jest idealny na sałatki. Tu mam dwie przygotowane, jedna dla Marka, jedna dla mnie. Piechota. Ktoś nas obserwuje, Marek. Brombo. Chodź, Orusia. No, a my dzisiaj z Mareczkiem chyba nagramy dla was w końcu długo wyczekiwaną historię Marka choroby. Żółtej ciżemki. Ale wiesz, co się ostatnio zastanawiałam? No. Że zobacz, my obydwoje mamy takie choroby, które jeżeli są nieleczone, są bardzo... Niebezpieczne. Niebezpieczne, a jak są leczone, to w ogóle, wiesz, w życiu, no... Nie przeszkadzają w egzystowaniu w ogóle ci nie przeszkadzają, nie? No. Dzisiaj chyba z Mareczkiem to nagramy. Wieczorkiem. No, ale dzisiaj nagramy, taka niedziela, nie? Taka typowa niedziela. Kurde, tak mi się nic nie chce, mam tyle pracy, a tak mi się nic nie chce, że ja cię kręcę. No i chyba zaraz w ogóle lunie deszcz, bo zobaczcie, jaka tam czarna chmura idzie. To coś właśnie zapowiadali, że ma padać koło 5-6, nie? A która jest godzina teraz? No 5:30, czyli pewnie... Zaraz ale zacznie. Namawiam Marka, żeby ze mną poszedł do stawu. Bo w stawie zimna woda. Nie, bo w stawie znalazłam jeszcze jednego kokosa. A jak wiecie, ja tutaj kokosy posadziłam i zobaczcie, jak rosną fajnie, będą palmy. Żeby zobaczyć, czy tamten też wypuści. Ania sobie wzięła, posadziła kokosy, żeby później kokosanki zrobić. To co, idziemy zobaczyć? To wiesz co, zróbmy tak, że ja wezmę śmieci, wyniosę na okrętkę, ty mi otworzysz garaż, bo ja muszę wziąć tą długą, kurde, piłę na tym wyciągniku, żeby to... sięgnąć w ogóle. Żeby sięgnąć go, no. No dobra, to idę. No. Ale słuchajcie, zaraz jak lunie, tak się ciemno zrobiło. Czekam na Marka. Przyjść tutaj z czymś, co sięgniemy. O, widzicie, tu jest ten kokos. O, tutaj. Zobaczymy, czy ma już wypuszczony jakiś pęd, czy nie. Bo kiedyś tak właśnie też przypłynął do nas kokos. Wikusia go wyłowiła z moim dziadkiem. I właśnie... O, i tam widzę jeszcze jeden. No nie wiem, zobaczymy zaraz, czy to jest też kokos, czy nie. Będziemy wyławiać. Mam nadzieję, że się Marek nie... O! Nie. Ale on już długo siedzi w tej wodzie. No ale to mógł być, wiesz co, on mógł wyschnąć, wiesz? Tak, ja zobaczymy, bo może coś na dole. Myślisz, że ma coś? Być. Nie, widzisz, on jest zgniły. On zgniły. No... Nie ma nic? Nie, no zostaw go, tak to może wiesz. Może coś urośnie. No. A idziemy tam tego zobaczyć, jeszcze jednego? Nie, chcieliśmy. No chodź. Tutaj masz jeszcze jednego. Gdzie masz jeszcze jednego? O, tu. O, no to chodź, zobaczymy. A w ogóle co ma być Marek za chwilę? Znowu ma padać deszcz mocno. O. Ale jak się od razu chłodniej zrobiło. No. Jeszcze za ten. Mi to się wydaje, że to było takie, wiesz co, bardziej, kurde, że za mokre, bo tamte, co my mamy, pamiętasz, to one... Znaczy, tamte, Marku, co my teraz znaleźliśmy, to one w ogóle... Ojejku, jak zimno! Leżały na tym.
One leżały w ogóle na trawie, no. Ale pamiętasz ten, co Wiktoria z moim dziadkiem znalazła, tak, tutaj. Tutaj, nie? To on już miał to konkretny taki, o, no, to jest okay. To, słuchajcie. To jest to właśnie. Tamten gość to chyba, kurde, sam sobie to robi, co? Już to robi i robi ten. No, chyba na to wychodzi, po godzinach. Po godzinach to robi. Ja też po godzinach robiłem. No. U nas. W nocy, przy światłach, kurde. No pamiętam, na mój przyjazd to robiłeś. No. Pamiętam jak dziś to. Już na stałe jak miałam zjechać, nie? To robiłeś ten taras cały. Ale tu zobacz, tu w ogóle nie wycinają trawy, o co tu chodzi? Wycinają, tylko że tutaj, kurde, wylewa się woda. No. Dlatego tak rośnie jak głupie, nie? Zobacz, jakie to zielone jest. No właśnie. Ale się, słuchajcie, ciemno zrobiło normalnie w domu. A nie jest jeszcze tak późno, ale już zaraz po prostu lunie deszcz. No, będzie padać jak nic. Nie wiem, czy to widać, słuchajcie. Ale... Chodź, Urusia, chodź! Chodź do nas, chodź, myszko, chodź! Chodź! No chodź! Come on, Oreo, you can do it! O, słyszycie, jak Oreo płacze? Idę tam do niej. No, u nas... O, widzicie to? No... Masakra, co się dzieje. Oreo się, słuchajcie, tak boi, że najchętniej to by mi do kieszeni wskoczyła. Tak jak nasz pies się nie boi fajerwerków, tak burzy się strasznie boi. Strasznie się boi. Boi się thunderstorm? To cię najlepiej do mnie skoczyła do kieszeni. Tak, do kieszeni. This is the most scariest thunderstorm I probably experienced. I know. It's loud. It's loud. A przed chwilą jeszcze nam, słuchajcie, prąd się wyłączył, nie? Prąd, internet, wszystko. Like, it was so całą noc ma tak padać. Całą noc ma taki, myślisz, sztorm? Tak. Ja pierdziu. Więc chyba Oreo z nami dzisiaj będzie spała. No chyba z tobą. Orle się robi. Jasno, ciemno, jasno, ciemno. Zobaczcie, jak Marek siedzi z psem. Muszę ją dotykać. Musi Marek ją dotykać nogami, bo ona się teraz właśnie się uspokoiła. Dopiero uspokoiła. Nie? Nieźle, co? Tu dziewczyna zakłóca. I'm sorry, it was because I'm sorry because it was like buzzing and I'm like I didn't want to interrupt the moment. No, więc ten. Więc jak widzicie, burza się trochę uspokaja i Orusia też. No dobra, kochani, teraz mamy chwilę, żeby wam poopowiadać historię Marka choroby, jak to się wszystko zaczęło, co w ogóle Markowi dolega. Tak ku... Ciński. Nie, chodzi mi, że się boi, zobaczcie. Nie, chodzi mi, że wiesz, że ku przestrodze dla innych, bo może ktoś też takie same objawy u siebie zauważy, będzie myślał, że to jest całkowicie od czegoś innego, tak jak my myśleliśmy. A rzeczywiście można sobie niezłe kuku zrobić, jak się z tego nie zdiagnozuje i się tego nie leczy. Dobra, oddaję głos do studia, czyli tutaj do Marka. Proszę, Marku, pierwsze objawy, jakie żeśmy zauważyli u ciebie. Zacząłem chodzić do pani endokrynolog, no bo tam byłem śpiący, to tamto, mówię coś nie tak, to poszedłem do endokrynologa, no i ona mi przepisała tam lekarstwa jakieś, to zastrzyki, no i mówi, ale wiesz co, musisz upuszczać krew sobie, nie? No ale to nigdy nie powiedziała żadnych konkretów, to było na zasadzie takiej, musisz upuszczać, no dobra, no co ile muszę upuszczać? Co dwa tygodnie, co tydzień, co miesiąc, co pół roku. Mhm. No to ja tak sobie chodziłem mniej więcej, ja wiem, kurde, co pół roku upuszczać tą krew. No i było coś takiego, że w te wakacje, jak jechaliśmy do Polski, byliśmy w North Carolinie. No i jak byliśmy w tej North Carolinie, dzień czy dwa dni przed wyjazdem naszym, ja coś tam robiłem i zostawiłem piłę, taką nożową piłę, gdzie wystawało ostrze z tego pudełka. To było straszne. No i co? No i szedłem wieczorem, nie zauważyłem i wbiła mi się w łydkę ta piła. Wbiła mi się tak, że ząbki były spoko, nie? Ale później jak wyciągałem, to rwałem normalnie ciołem mięsień. No i krew po prostu jakby świniaka zażynali, a to było, kurde, godzina 10 w nocy jakoś chyba, nie? Jakby świniaka, ale ta krew była inna, ona nie była taka
Ona była, nie była lejąca, tylko ona była bardzo gęsta, taka galaretowata prawie, nie? No i mówię, no dobra, no i to pamiętam, my nie mogliśmy, ja w ogóle nie mogłem nie mogłem zatamować tej krwi, no ale w później, kurde, było coś takiego, że ja miałem, mieliśmy tam apteczkę, nie? Tak. Na tym, no i wziąłem tą apteczkę i tam były w tej apteczce takie plastry takie do zszywania niejako, te butterfly, no motylkowe takie. No i wziąłem te plastry dlatego i mi zatamowała się ta krew, nie leciała. Do rana spoko tam przeżyłem z tym wszystkim, no i pojechałem do takiej kliniki, tam jest na, prawda, na szwy. I wtedy pamiętam, założyli mi 6 szwów. Mhm. 6 szwów mi założyli, no i my 2 dni później jechaliśmy na Florydę, a 2 dni później jeszcze lecieliśmy już do Polski. Więc jak do Polski lecieliśmy, to mówimy, a zrobię sobie wszystkie badania, bo mogę sobie tam w Warszawie u Damiana sobie wykupiłem cały pakiet i to i tamto, zrobiłem sobie od A do Z wszystkie badania. No i krew, morfologia, jakieś tam inne rzeczy, no z czego otrzymuję telefon od lekarza, że proszę o zgłoszenie się natychmiastowe, bo wyniki są bardzo niepokojące. Ja mówię, ja pierdykam, o co to chodzi teraz, nie? No i poszedłem do lekarza, się okazało, że mam chorobę, która nazywa się czerwienica. I teraz, co to jest czerwienica? To jest za dużo czerwonych płytek we krwi. Czyli jeżeli coś takiego mamy, to są w ogóle 2 rodzaje tej choroby. Może być choroba, która, ta czerwienica, która jest wrodzona, i może być czerwienica nabyta. Czyli ja mam tą nabytą, ja nie miałem jej wrodzonej, bo jeżeli robili mi, jak mi robili tam właśnie wszystkie badania już później na temat tej czerwienicy, to właśnie ta pani doktor powiedziała, że dobrze, że są takie wyniki, a nie inne, bo inaczej musielibyśmy brać odwiert z kręgosłupa. No i tam ja bym musiał się... Ze szpiku kostnego. Musiałem się położyć do szpitala i to i tamto, a wiecie, jak jedziemy sobie na 2 tygodnie do Polski, no to tak średnia impreza jest spędzić 1,5 tygodnia, kurde, w szpitalu, nie? No i mi powiedziała właśnie pani doktor, że to jest spoko, ale koniecznie muszę upuścić krew. Ale pamiętasz, co pani doktor jeszcze powiedziała? Do mnie. Tylko proszę nie czytać nic w Google'ach. Tak. Ja pani podam stronę, gdzie by pani przeczytała, bo w Google'ach na przykład jak wpiszecie czerwienica, to jest od razu choroby rakowe, tak, że tak, się tak. Może przeistoczyć. No znaczy, i mówi, że nie... Nieleczone może się przeistoczyć. Że nie szukajcie odpowiedzi w Google'ach, bo to, co tam przeczytacie, to mówi się załamiecie, nie? Zaraz, no. No ja mówię, no dobra, no to nie szukamy w Google'ach. A i to było jeszcze tak, że my jechaliśmy na wesele do Angeliki i do Luki. Tak. No i Marek dostał receptę. No i pani mówi, ja mówię, ale pani doktor, my idziemy na wesele, a ona mówi, no to proszę się bawić jak 80-letni. Jak emeryt. Pan. Mówi, zero alkoholu, zero tańców, zero nic, po prostu. Znaczy oszczędzać jako, się. Oszczędzać się jako obserwator. Ja mówię, no fajne wesele, nie? No, ale... I później my poszliśmy na to wesele, wszystko tam spoko było i nie powiedziała mi, że muszę upuścić krew. No i oczywiście w Polsce nigdzie, w żadnym punkcie nie chcieli mi tej krwi upuścić. Bo żeby upuścić krew w Polsce, to ja bym musiał się położyć do szpitala na 4 dni, żeby oni mi właśnie upuścili. Próbowałem jakieś tam... PCK to się nazywa? Tak, ale oni zawsze sprawdzają. Ale oni sprawdzają krew i powiedzieli, że nie można, bo jest to, że jest za dużo krwi, że oni nie mogą użyć. Ja mówię, ty, ale mi to jest wszystko jedno, co ty z tą krwią zrobisz. To mi chodzi tylko o to, że ja muszę ją mieć upuszczoną. No nie udało się, niestety. A słuchajcie, a objawia się ta czerwienica tym, że ja byłem bardzo, aż taki purpurowy na twarzy. Ania mnie zawsze opierniczała, że mówi, o, znowu
na słońcu byłeś, nie smarujesz się niczym, nie to, nie tamto. No mówię wam, fioletowy Marek był, nie? Bo teraz na przykład jesteś taki przerumieniony od słońca. Bo nie, teraz mi jest gorąco, Ania, bo nie robi wiatrak i jest mi gorąco. Ale nie wiesz, ale inaczej wyglądasz, nawet jak ci teraz jest ciśnienie. Poza tym ja spuchnięty też byłem wtedy. Bardzo. No. Taki ulany aż tutaj. Tak jak wy właśnie cały czas Markowi pisaliście w komentarzach, że teraz, nie? Ludzie bardzo dużo ci piszą, o Marek schudł, o połowę Marka, o jak Marek dobrze wygląda, o Marek nowa dieta. A Marek, słuchajcie, no nigdy on nie był gruby, tylko on był po prostu tak na maksa spuchnięty, że ty tutaj szyję, znaczy tutaj twarz szyją, to miałeś aż zlane. Ja postaram się zdjęcia wam. Ja nie czułem tego, że ja coś tam ze mną jest nie tak, czy coś takiego. Czyli nie było tak, że się źle czułeś? Nie, nie. Tylko właśnie byłem taki, kurde, bardzo, bardzo bordowy, nie? Mhm. I ten, ja się śmiałem zawsze do Ani, że to nie od słońca, tylko od wódki. Że jak dużo wódki ale się pije. To się też tak śmiejemy, bo Marek właśnie w ogóle nie jest alkoholowy, można powiedzieć. No nie to tak, że przesadnie, żebyś już taki był czerwony, nie? No, nie, ale właśnie to jest to. A słuchajcie, do czego może doprowadzić czerwienica? To czerwienica może doprowadzić do tego, że możemy mieć zatory, możemy mieć zawał i... Udar, dokładnie. I to jest właśnie to, bo nasza krew jest bardzo gęsta, dlatego na przykład ja pierwszy raz, jak poszedłem na upuszczenie krwi, to ja w przeciągu miesiąca oddałem musieli mi upuścić 2 litry krwi. Później następnego miesiąca był litr i teraz chodzę, no i teraz jest litr. No nie, było przez długi okres czasu był litr każdego miesiąca, a teraz na przykład, jeżeli wyniki są spoko, to oni mnie na przykład przerzucają na następne, na przykład na za 2 miesiące, nie? Także jak byłem ostatnio, to nie upuszczali mi w ogóle krwi. Bo wyniki miałem dobre. I ona mówi, no dobra, to przeniesiemy, to umówimy się na inny ten i wtedy zobaczymy, bo oni za każdym razem mi najpierw pobierają krew i jeżeli pobiorą tą krew i wyniki są dobre, no to wtedy nie muszą mi upuszczać. A jeżeli wyniki są podwyższone, no to muszą wtedy upuszczać, nie? Także... Ja pamiętam właśnie po takim pierwszym, jak ci tutaj upuścili tą krew, to słuchajcie, po pierwsze Markowi zeszła opuchlizna i taki byłeś wręcz aż blady na skórze. A. Bo ja wiesz, byłam przyzwyczajona do tego widoku, że ty jesteś taki bardziej, wiesz, no tak mocno opalony, że aż właśnie purpurowy. A nagle Markowi wrócił koloryt skóry taki, nie? Taki jak powinien mieć, więc... I zresztą zawsze jak wracasz z oddawania krwi, to jesteś mniej właśnie taki spuchnięty na twarzy i inny masz kolor skóry, to rzeczywiście można to zauważyć. Więc jeżeli zauważycie, że wasz facet jest taki właśnie bardzo mocno purpurowy, a nie jest jakiś alkoholowy, czy na przykład nie pracuje gdzieś na jakimś mrozie, że ma odmrożoną tą twarz, czy nie wiem, czy jakieś inne w innych warunkach, no to rzeczywiście trzeba to sprawdzać, tak? No wiecie, krew najszybciej jest sprawdzić. Najszybciej sobie zrobić badanie krwi i wtedy wam wyjdzie, tak? No ale rzeczywiście długo ta taka diagnoza trwała, nie? Tam w Polsce bardzo długo ta pani doktor cię badała. To znaczy, no ona mnie badała długo, ale w ogóle w Polsce, kurczę, ja nie wiem, no... Bo mi chodziło o to, żeby nie kłaść się do szpitala. Mówię, kurde, przyjeżdżam do tej Polski raz na jakiś czas, a oni mnie teraz na tydzień czasu położą do szpitala tylko po to, żeby mi upuścić krew. To właśnie na tej zasadzie było. Ja pamiętam to sobie wtedy, jak przyjechałem do Stanów z powrotem, to pamiętasz, że sobie zrobiłem, od razu sobie kupiłem bilet na chyba na za 2 miesiące, co pojechałem do Polski, bo mówię, wezmę w razie co się położę tam do tego szpitala, żeby mi zrobili to wszystko, ale znalazłem tutaj właśnie tego hematologa i się okazało, że no mój wyjazd do Polski był taki bardziej spędzenie czasu z rodziną niż ten. Także też to spoko było, bo sobie spędziłem właśnie z rodzicami 2 tygodnie i tam u nich, także było całkiem, całkiem fajnie, nie? I u teściów trochę. No i u teściów. No więc tak, słuchajcie, cała to historia Marka. No ja mówię, my z Markiem właśnie tak jak wam wspomniałam wcześniej, my mamy takie, ja mam niedoczynność tarczycy, Marek ma czerwienicę i jeżeli my o to dbamy, chodzimy regularnie do lekarza, bo ja też muszę co jakiś czas badanie krwi robić i prawda, jestem cały czas na lekach,
no to a Marek naprawdę, na przykład na takiej kontroli albo ci upuszczą krew, albo no. nie, ale cały czas trzeba kontrolować, to ogólnie te choroby nam w niczym nie przeszkadzają. Nie. Tak, wiecie, ja mówię, no gdybym nie poszedł wtedy do lekarza i gdyby tego nie zdiagnozowali, to ja bym nawet nie wiedział, że coś takiego mam, nie? No tak. czerwony, no dobra, no. Ale wiecie co, moja mama właśnie to powiedziała, że jejku, całe szczęście, że Marek poszedł, zanim wy zaczęliście tą budowę, bo by ci się chłop wykończył, nie? Bo naprawdę, wiecie, no kurczę, jeszcze stres by do tego dochodził, jakieś tam, wiesz, różne inne, no jakiś większy wysiłek, no bo na pewno taki będzie, tak? No. I właśnie by mogło dojść do, no nie do fajnych rzeczy, ale całe szczęście tutaj jakoś tak. No ale mówię, no także fajnie to się skończyło, że właśnie poszedłem, znalazłem sobie tutaj klinikę, gdzie... Znowu was namawiamy na badania, słuchajcie, nawet takie, wiecie, proste badania. Tak sami dla siebie, no tak. Bo ja mówię, no to kurczę, dużo wychodzi z badania, za każdym razem, jak jesteśmy w Polsce, to ja sobie staram się sobie robić badania, właśnie tam krew, czy tam jakieś inne rzeczy. Mimo tego, że tutaj chodzisz regularnie do lekarza, to i tak, słuchajcie, zawsze tak jakoś sprawdzamy to wszystko. No tam wiesz, tam można więcej za mniej, nie? Tak, no. tak. No zwłaszcza w naszym przypadku, no to jest to dla nas bardzo opłacalne. No. No nic, kochani, no to mam nadzieję, że komuś tym filmikiem pomogliśmy. Może ktoś ma takie same objawy, dajcie znać. No i oczywiście zachęcamy was do badań, pamiętajcie, bo zdrówko jest najważniejsze. No. Inne rzeczy sobie załatwicie. Nie? No i co? I co? I pa. I widzimy się w kolejnych vlogach. No. Jutro pewnie pojedziemy na działkę. Zobaczymy, bo u nas dzisiaj strasznie leje. W ogóle ostatnie dni to po prostu pozalewało wszystko, zresztą widzieliście u mnie też na Instagramie. Więc zobaczymy, co tam na działce, także pewnie będziemy mieli basen. No, więc pewnie nagram wam vloga, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No nic, dobra, to co? Do usłyszenia, buziaki. Pa!